Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Kreczkowski i jestem trenerem, konsultantem. Porozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej sprawie, jaka jest bardzo starannie przemilczana albo przeinaczana, a jest rzeczą podstawową. Widziałem niedawno reklamę w pewnym portalu z filmami, i na tym w tej reklamie pojawiła się dziewczyna. Hmm. nie wiem jak to powiedzieć, pojawiła się dziewczyna, po prostu pojawiła się dziewczyna I, i takim smutnym głosem zaczęła opowiadać, no, że tutaj stała się taka zła sytuacja, która mogła zniszczyć, zmarnować jej w ogóle życie i tak ona była bardzo smutna i nie wiedziała, co se z tym, jak sobie z tym poradzić, z tą całą sytuacją, ale na szczęście pojawili się oni. Po czym jest przebitka? Ta dziewczyna jest taka fajna, młoda, no z 18 lat. No, co młode, z natury jest piękne. Na przebitce pojawia się za biurkiem taka ropucha w, w wieku mocno w granatowej garsonce i z taką pewnością siebie zaczyna najeżdżać na prezydenta Trumpa, która mówi, że on na kliniki planowania rodziny obciął wszystkie... Dochody, tam przychody, ileś tam milionów dolarów, i oni nie mogą pomagać tym ludziom. No ale chwała Bogu, tam mieli inne środki. No i pomogli tej dziewczynie, i ta dziewczyna potem jest przebitka na tą dziewczynę i mówi, że no chwała Bogu, znaczy, niech nie użyła słowa chwała Bogu, że dobrze, że i tam pomogli, no bo problem jakby został rozwiązany i tak dalej. No i dobrze że są takie miejsca jak te kliniki. I teraz, co się dzieje. No... W tym całym filmie propagandowym, można powiedzieć dosyć brudnym, ani razu nie padło słowo kluczowe w tym momencie: moralność. Tak? Czyli nie padło słowo takie, na przykład, no. Nazywam się jakoś tam, mam tyle i tyle lat, no, no niemoralnie się prowadziłam i tak dalej, czy coś. Wskutek tego miałam nieplanowaną ciążę. Ona mówi, tak fajnie powiedziała, to się zdarzyło. To tak jakby tak szła, zapaliła się jakaś gwiazda na nieboskłonie i to się zdarzyło. To się po prostu zdarzyło. E, tak samo ta ropucha z kliniki. Też nie powiedziała, no mamy problem z tymi dziewczynami, które nie mają dobrych wzorców z domu, wzorców na przykład moralności, no ta akurat tam rypała się z każdym na dyskotece no i w końcu stało się to, co stać się musiało, zaszła w nieplanowaną ciążę i tak dalej. Czyli słowo moralność nie padło ani razu. Nie padło, bo nie mogło paść. Za chwilę powiem dlaczego. Słowo moralność nie ma prawa paść, bo jest absolutnie. Kluczowym słowem dla naszej kondycji i ono nie może być powiedziane. Ale nawet gdy jest, to zwykle jest rozumiane opatrznie. Miałem pracownika, który był handlowcem i był nawet dobrym handlowcem. Aczkolwiek śmialiśmy się, że po nim zostaje spalona ziemia czyli, że sprzedaje dość dużo ale po tym klienci jego do nas już nie wracają. Mówią, ej, idź pan, daj pan spokój tam. Albo na przykład oddawali produkty, pomimo że za to była kara umowna, na przykład, to oddawali, płacili karę umowną, na przykład tam 5000, tysięcy, i mówili, nie chcę z wami mieć nic do czynienia. Czyli, yy, ale to już było po jakimś tam okresie, czyli została wypłacona prowizja. I okazało się, że ten handlowiec yy, Sprzedawał produkty wysokomarżowe. Niezależnie tego, co było potrzebne klientowi. Czasami klient potrzebował jakiś inny produkt, zupełnie coś innego. Handlowiec dostaje taką nagrodę w postaci produktów wysokomarżowych, żeby jakby wskazać mu na kierunek sprzedaży, ale nie żeby ją zdeterminować stuprocentowo. I niestety musiałem go zwolnić. I potem dyrektorzy pytali mnie, dlaczego go zwolniłeś? A ja mówię, no, bo był niemoralny. Oni mówią, oj tam, to tam, że popychał te z księgowości tę grażynkę, to co ci to obchodzi? Ja mówię, nie chodzi mi o to, że tam robił coś takiego, chociaż też. Natomiast przede wszystkim oferował klientom produkty nie niedopasowane do ich potrzeb, co ich zniechęcało i to jest po prostu niemoralne, nieuczciwe. Cisza. Miałem też bardzo fajną kierowniczkę salonu, bardzo inteligentną, dobrą dziewczynę, a czy świetnie sprzedawała? I też ją musiałem zwolnić. Walczyła jak zwica, dzwoniła po swoich tam znajomych dyrektorach, to okazało się, że zobaczyła, że nie wygra ze mną. No i się zwolniła z pracy, ja ją zwolniłem. I też było pytanie: Słuchaj, fajna dziewczyna, taka, no żywa, rzeźka, robiła plany sprzedaży. Dlaczego ją zwolniłeś? Ja mówię to samo. No zwolniłem ją, bo była niemoralna. Oni mówią: No a tam, że robiła fikołki. I te obleśne uśmiechy zawsze takie. No to ty ją zwalniasz? A ja mówię: Nie, to nie chodzi o fikołki. To chodzi o to, że ona doliczała klientom produkty, dopisywała bez ich wiedzy, które im podrożały koszty ubezpieczenia i kredytu. Ona po prostu dopisywała różne rzeczy, o czym klienci starsi niezorientowani nie wiedzieli. Na przykład mówiła, tu pan ma ubezpieczenie, czy zgadza pan się, żeby być ubezpieczonym? No chyba dobrze być ubezpieczonym, prawda? Ale nie mówiła, że to jest na przykład 30 czy 60 zł miesięcznie. To już, to, to już nie przechodziło jej przez głowę. Ja mówiłem, zwolniłem ją, bo była niemoralna. A jak to niemoralna? Dopisywała obsługi. I znów konsternacja. No ale jak tu mieszać sprawy moralności z dopisywaniem usług? No trzeba mieszać, bo to jest właśnie kwestia moralności. Moralność ma bardzo dużo aspektów. I nie mówi się o tym w kontekście oczywiście seksualnym już teraz. No przecież nie można. To się przydarzyło tej dziewczynie. Ale nawet jak już się mówi, to sprowadza się moralność tylko do spraw. Seksualnych, a nie mówi się o niemoralności w prowadzeniu biznesu, o niemoralności w tworzeniu ofert, o niemoralności po prostu w funkcjonowaniu na przykład na rynku. O niemoralności w polityce, to już w ogóle nie powiem. O takich szeroko rozumianek się, że polityk jest niemoralny. To pewnie rozumie większość ludzi, że aha, korzystał z domu uciech. Z domu uciech na Podkarpaciu, tak? O. Zdaje się, że ten świadek powiesił się we własnym łóżku. Co za zbieg okoliczności. No ale nieważne. Więc myśli się, ale nie rozumie się, że to mogą być też Mercedes z firaneczkami, że to może być zaniechanie w głosowaniu. Zaniechanie w głosowaniu jest również sprawą niemoralności. Dlatego o tym tak bardzo dużo mówię. Bo spójrzmy w tej chwili na Amerykę. Ameryka wydaje mnóstwo pieniędzy. Mnóstwo pieniędzy. Mnóstwo pieniędzy. Znaczy, oczywiście to jest kwestia lobby y, zbrojeniowego na jakieś lotniskowce, y, torpedy superkawitacyjne. Nie, to Rosjanie mają torpedy superkawitacyjne. Na jakieś tam inne rzeczy, na rozpoznanie elektroniczne, na jakieś tam glonasy, na jakieś. Nie, to oni mają. GPS-a, mają Rosjanie. Na jakieś różne rzeczy. Wydają na to biliony dolarów. Oczywiście to jest przemysł, to służy do prania kasy. Różne firmy na tym zarabiają ogromne pieniądze. Tak ma być po prostu, taki jest poukładany świat. Ale widzi się Amerykę jako potęgę, potęgę, potęgę yy, morską. I mówi się właśnie o zabezpieczeniu przepływów, o gwarancji, o gwarancjach dolara, o tym, o tym, o tamtym. I zobaczcie. Potężny kraj, najpotężniejszy, który ma jakieś rakiety, lasery, masery, satelity i różne inne rzeczy, nagle poczuł ból w piersiach. Wybory. Otworzył chirurg tam ranę, a tam skórę, a tam wylewa się czarna ropa, zgorzel, robaki, robactwo i sepsa. Ameryka została zaatakowana nie przez rosyjskie torpedy superkawitacyjne. Nie zostały zniszczone amerykańskie lotniskowce za pomocą bomb nuklearnych. Żaden Nisko nad ziemią wybuch nuklearny nie zniszczył infrastruktury transformatorów sieciowych średniego napięcia. Jak się o tym wszystkim mówiło, tak, że takie są zagrożenia. Amerykę zniszczył symbolicznie Mitronnej republikański polityk, który dwukrotnie głosował za, za impeachmentem Trumpa. Amerykę zniszczyli swoimi zaniechaniami wszyscy republikańscy politycy, którzy zamiast zmobilizować wszystkie siły, zmobilizować wszystkie swoje rodziny, zmobilizować sw swoje wszystkie fundusze, pojść do wszystkich lokali wyborczych wszędzie, robić wszędzie dokumentację filmową, fotograficzną, walczyć, liczyć ręcznie głosy, sprawdzać podłączenia serwerów. Po prostu sobie siedzieli przed telewizorami i oglądali jakieś tam mecze podczas gdy zło odwalało swoją robotę. Oni popełnili grzech zaniechania. Jest to niemoralne. A pozwolili komuś, na przykład lewakom, działać w sposób też niemoralny. I zobaczcie, że Ameryka, najpotężniejszy kraj, można mówi się taki wspaniały, Ameryka mm, została zniszczona, zaropiała. I gnije i cuchnie od środka. Nie od tego nie uderzył żadna rakieta. Nie uderzyła żadna bomba. Nie uderzyła żadna torpeda. Nie uderzył żaden laser. Po prostu zapadła się w środku. I teraz odbudować się będzie bardzo ciężko, albo w ogóle będzie to niemożliwe już teraz. Ponieważ zło ma bardzo mocną siłę infekującą żeby zrobić Rolls-Royce'a czy Maybacha czy Bentleya cuda cuda cudowne wspaniałe pojazdy trzeba pewnie z tysiąc godzin pracy najlepszych fachowców słyszałem że w Niemczech przy spawaniu dacha, dachu Rolls-Royce'a jest y, szwem ciągłym jest y, dwóch fachowców w Niemczech którzy potrafią to robić i to robią że spawają dach y, Rolls-Royce'a szwem ciągłym Podobno jest dwóch, ale żeby, i to są tysiące godzin, oni musieli całe życie się uczyć, żeby rysować szparunki na boku Rolls Royce'a, żeby dobrać ten silnik, żeby dobrać koła, żeby zawieszenia. To trzeba po prostu wszystkiego. No i ktoś siada i mówi, super, ale żeby zniszczyć Rolls Royce'a, no wystarczy chwila, wystarczy szarpnąć kierownicą i uderzyć w przystanek tramwajowy porządnie, już będzie przekoszone, już będzie zniszczone, już będzie zarysowane, już ten dach będzie pogięty. I tak samo z krajem. W tej chwili napływa mnóstwo ludzi, oni się wsiadają do autobusów, do grejhandów, rozjeżdżają po całej Ameryce, gdzieś znikają, już łamane są przepisy, drukowane są pieniądze, rozleniwiani są ludzie. Wszystko się dzieje, wszystko gnije od środka. A przecież o tym mówił zmienow chyba 10 czy 15 lat temu, że najważniejszym uderzeniem jest uderzenie w moralność. I na tym się to wszystko skupi, nie na uderzeniu rakietami SS, jakimiś, tu tego. To wszystko nie ma znaczenia. Najważniejsze jest uderzenie w moralność. I ono niszczy ten piękny kraj od środka, który być może w tej formie, którą znamy, już się nie podniesie. Nie twierdzę, że kraj jest idealny. Ale jaki kraj jest idealny? Żaden. Ale jak mamy mieszkać w Korei Północnej albo w Stanach, to chyba jednak wolimy w Stanach. Każdy normalny człowiek woli. Ale właśnie siły zła dążą do tego, żeby to była Korea północna. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo istotne, że z naszego słownika zostaje wypełnione słowo moralność, a moralność. Stanowią naszej sile i moralność to jest dowiezienie naszych zasad życiowych do końca naszej drogi. I siły zła robią wszystko, co tylko można, żebyśmy tych zasad nie dowieźli. A ludzie nie wiedzą o tym, że gdy pójdziemy na złudę tych sił lewackich, to nasze wnętrze, nasza dusza będzie wyglądała jak współczesny Detroit. Ludzie nie wiedzą w ogóle, bo zauważyłem, jak wygląda Detroit. Jeżeli ja starszym ludziom pokazuję, że w tej chwili w Ameryce jest takie miasto jak Detroit i pokazuję te ulice zasprajowane, te budynki, te całe sektory, ruin, to oni nie wierzą. Mówią, jak to, to jest teraz w Ameryce? Ja mówię, tak, to jest to Detroit, co produkowało samochody? Ja mówię, tak. Dlaczego tak jest? Bo ja mówię, bo rządzili tam lewacy nauczyciele. O, coś takiego jak Polski Związek Nauczycielstwa Polskiego? Ja mówię, nie, Polski Związek Nauczycielstwa Polskiego to super elita. <głos> <głos> Przepraszam państwa, to było niepotrzebne. I teraz do czego zbierzam? że bardzo często my budujemy wokół siebie mur. Taki fajny, drzwi super włamaniowe, anty z kodem, który można dorobić tylko w jednym miejscu w Warszawie, ale trzeba podać numer dowodu osobistego, ale coś. Mamy jakieś ściany, super, mamy smartfonem. Oświetlenie, ale super. Mamy ogrzewanie podłogowe, super, ale mamy jakieś coś. Tłoczą się dyskusje. Różni bardzo mądrzy dyskutanci w internecie mówią, jak zabezpieczyć się, jak mieć środki, jak zdywersyfikować, że lepiej mieć trzy mieszkania, trochę złota, trochę srebra. No może Bitcoin to nie bardzo, ale jeszcze nie sprzedajemy, ale jeszcze mamy to, może lepiej cztery mieszkania, ale będzie podatek katastralny, ale będzie podatek jakiś taki wschodzący od ceny mieszkań, a mieszkania podskoczą, a może to, a może to. A nikt. Jakby, albo przynajmniej niewielu ludzi z takiego codziennego jakby nurtu życia nie mówi wszystko to ma sens o ile będziemy moralni czyli spójni silni i konsekwentni w duchu pozytywnych działań jeżeli przestaniemy być moralni to wszystko inne nie ma sensu to podje zmienow. a tak na dany kraj na danych ludzi Toczy się na gruncie nie ich fizycznego zniszczenia, tylko ich zdemoralizowania. A człowiek zdemoralizowany jest już zdemoralizowany. I jest zepsuty, jest uszkodzony. Tak jak przez wojną się mówiło, ten chłopiec jest zepsuty. Czyli nic z niego już nie będzie. Zepsuty. Człowieka jest łatwo zepsuć. Budzik jest łatwo zepsuć. Trzasnąć nim o ścianę i już żaden zegarmicz go nie odbuduje. Ja miałem. Jak byłem dzieckiem zegarek marki Rula Nerdowski. I cieszyłem się nim dwa dni. I po dwóch dniach upadł mi na podłogę i koniec. Już żaden zegar już go nie naprawił. I właśnie tu myślę o tym, że jest aspekt moralności szeroko rozumianej jako naszej siły, odpowiedzialności, rzetelności zawodowej, konsekwencji. Które w ogóle jest absolutnie pomijany w różnych fajnych telewizjach typu TB-24 i tak dalej, w ogóle nie mówi się o moralności. W ogóle, a jeżeli już, to takim bardzo okrojonym aspekcie, jakby to powiedzieć, dotyczącym spraw obyczajowo-seksualnych. W ogóle się nie porusza tylko z tych spraw. A zobaczcie, Ameryka została rozwalona przez niemoralność. Przez to, że kandydat na prezydenta ma syna, którego laptopie były takie rzeczy, o których pewien dziennikarz polski powiedział: Nie jestem w stanie państwu nawet powtórzyć tego, co tam jest, po się brzydzę. A więc co tam musiało być, że Gadowski nie był w stanie nam opowiedzieć tego, co tam jest, a może nie chciał? To co tam musiało być, jak taki wytrawny dziennikarz, który naprawdę nie jedną rzecz widział. Twardziel twardzieli, bo to nie jest jakiś, jakiś pajac, który tam jeździ, udaje, boryl, boryl, bo, jak bo się nazywa, bergryl, który udawał, że tam mieszka gdzieś w pustyni, a mieszkał w dobrym hotelu, czy udawał, że pije wodę wyciskaną z łajna słoni. To to nie jest idiota i pajac taki właśnie, jak grill, tam czy coś, tylko to jest prawdziwy, twardy, stalowy facet. Obrazorzony ogromną wrażliwością. I jeżeli on nie potrafił nam powiedzieć, co znaleziono w laptopie syna prezydenta obecnego, to co tam musiało być. I teraz zobaczcie, żeby chronić własnego syna, ojciec zgodzi się na wszystko. A więc wystawiono uzależnionego, zdemoralizowanego de facto, demencyjnego dziadka, a teraz bulldogi tam walczą. Bulldogi zdemoralizowane, które nigdy nam nie powiedzą, że walka toczy się o naszą moralność. A jak jesteśmy zdemoralizowani w bardzo szerokim aspekcie, przestaniemy po prostu istnieć. I takiego szerokiego spojrzenia sobie, bo przede wszystkim sobie, i Państwu serdecznie życzę. I wszystkie zamki w naszych drzwiach: wszystkie zabezpieczenia, kody, polisy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia domu. OC, AC, NW, wszystkie systemy zabezpieczeń samochodu liczą się i mają sens, kiedy mają co chronić. A do ochrony mają ten, muszą mieć ten pierwiastek moralności. To, co, o czym kiedyś mówiłem. Ten czas, kiedy w amerykańskich hotelach w szafce była Biblia, i kiedy przyjeżdża para, to pytało się, czy Państwo są małżeństwem? No nie. Nie mogą Państwo wziąć jednego pokoju. Tu nie chodzi o jakiś purytanizm, drętwy. Tu chodzi o to, żeby Zmianow powiedział. Walka z obcym, walka z innym, walka ma przede wszystkim na celu zabicie, zniszczenie, zdeformowanie jego moralności. A poza tym może żyć w bardzo dobrych, sytych ciepłych warunkach, bo jeżeli jest niemoralny, to już to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo on już w zasadzie nie żyje, tylko w tych warunkach trwa. I to już jest tylko trwanie. Dobrze. Więc życzę nam tego rozpoznania i tej siły i tego tej odporności i świadomości tego. A Ameryce życzę dużo zdrowia, chociaż mam świadomość, że chyba z tej sytuacji już taka jak była nie podźwignie się. Będzie pewnie Teksas walczył, ale czy to coś da, nie wiemy. A może właśnie potrzebna jest Ameryce taka walka. Może czasem w ogóle jest potrzebna walka, bo jeżeli o coś nie walczymy, to przestaje to na nas mieć jakąkolwiek wartość. Tak jak walczymy o partnera, znaczy w sensie, że o kobietę mężczyzna walczy. Wszystkiego dobrego.